Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę Państwa, w tej chwili przejdziemy... Aha, dobrze. To poczekamy chwilę, minuta przerwy. Będziemy teraz mieli 5 uchwał dotyczących przyznania medalu Cracovia Merenti różnej barwy. Potem informacja prezydenta w sprawach śmieciowych, a potem normalne punkty z porządku obrad, łącznie z tymi wprowadzonymi w dniu dzisiejszym. I przypomnę, że autopoprawki do punktów jednoczytaniowych muszą być wprowadzone przed rozpoczęciem czytania. Wnioski o drugie czytanie lub też poprawki do końca czytania, ewentualnie wnioski o wprowadzenie drugiego czytania, także do końca czytania, musi być wniosek odpowiedniej grupy radnych, czyli 5 radnych, z uzasadnieniem. To tyle, jeśli chodzi o informacje organizacyjne. Proszę Państwa, przewiduję, że dzisiejsza sesja potrwa gdzieś do godziny 4-5, no chyba, że dyskusje w niektórych sprawach okażą się zbyt obszerne. Witamy Pana Prezydenta, dzień dobry. Proszę Państwa, w takim kładzie punkt pierwszy, przyznanie Srebrnego Medalu Cracovia Merenti Komisji Robotniczej Hutników Bardzo proszę. Pan radny Jaśkowiec, bardzo proszę, sekundkę tylko. Pan radny Gilarski, ja rozumiem, że pan z tyłu wygląda. Panie radny Gilarski. A nie, to przepraszam, to nie Gilarski. Bardzo przepraszam, pan dyrektor Kandefer. Oj, przepraszam pana radnego Gilarskiego, ale pomyłka. Przyznanie Srebrnego Medalu Cracovia Merenti Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. Projekt prezydenta, druk numer 1385. Odbywamy to w trybie jednego czytania. Bardzo proszę, panie prezydencie. Proszę państwa, jak co roku odbyło się posiedzenie kapituły Medalu Cracovia Merenti, na którym dokonano propozycji przyznania tych medali. Jak Państwo wiecie, kapituła obraduje w składzie Metropolita Krakowskiej, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem prezydenta miasta. Zostały zgłoszone i zaaprobowane, znaczy zgłoszonych było więcej wniosków, zaaprobowanych zostało 5, 2 srebrne i 3 brązowe. 2 srebrne to jest przede wszystkim medal dla Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność działającej od końca sierpnia 80 roku do dnia dzisiejszego. To jest wniosek, który złożył region Małopolski NSZZ Solidarność, zwracając się o przyznanie tego medalu. Uzasadniał to w sposób następujący. Nowochódzkie akcje protestacyjne z 1988 roku dały początek demokratycznym przemianom w Polsce. Przyspieszyły decyzje o okrągłym stole. Determinacja hutników podobna była do determinacji stoczniowców. Determinacja ta kierowana przez Komisję Robotniczą Hutników Solidarność miała także ogromny wpływ na demokratyczne przemiany dokonujące się w naszym mieście. Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność jest bardzo ważnym ogniwem małopolskiej i polskiej solidarności. Wiele osób z byłych działaczy pełniło i pełni ważne funkcje samorządowe i państwowe. Jest prośba, aby osobami reprezentującymi laureata był pan senator Mieczysław Gil, pan Maciej Mach, przewodniczący tej tajnej komisji, i pan Władysław Kielian. Opinia komisji była, kapituły była jednoznaczna, aby wystąpić z wnioskiem o przyznanie tego medalu jako srebrnego medalu Cracovia Merenti. To dziękuję. Może proponuję, panie prezydencie, żeby teraz przystąpić do prezentacji poszczególnych wniosków, a potem przegłosujemy po kolei, tak jak było to przez państwa zaproponowane. Także bardzo proszę, czyli rozumiem, że w tej sprawie, czyli druku 1385, nie mamy dyskusji. Rada po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przystępuje do głosowania. Przystąpimy w bloku głosowań spraw Cracovia Merenti. Bardzo proszę, druk 1384. Drugim srebrnym medalem, o który
wnioskuje kapituła jest uhonorowanie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, instytucji liczącej już 120 lat i mającej wiele zasług dla mieszkańców Krakowa. Jest to okręgowa izba, która działała w zasadzie bez przerwy, mówię w zasadzie, albowiem były związane z sytuacjami politycznymi pewne fragmenty, które między innymi w czasach PRL-u nie było tejżeż izby. Ja sądzę, że kwestie tego typu tutaj nie wymagają jakiegoś takiego szerszego uzasadnienia. Jest prośba o uhonorowanie tej izby. To będzie tylko, nie tylko symbolicznym gestem wdzięczności za opiekę nad zdrowiem i życiem krakowian, ale również mobilizacją dla całego środowiska lekarskiego do wytężonej pracy na rzecz kolejnych pokoleń krakowian. Będzie to też wyraz wdzięczności za dbałość o dobro bezcenne, o zdrowie. Jest tutaj dołączony rys historyczny całej rady, ale sądzę, że nie ma sensu tego czytać. Są trzy strony i opisuje po prostu poszczególne etapy przekształceń i działalności tejże izby. Jeżeli Państwo uznacie za potrzebne, to przeczytam, ale sądzę, że jest to dosyć oczywiste. Dziękujemy. Myślę, że dziękujemy w tej sprawie, bo te rzeczy były przedstawiane Państwu przy uzasadnieniu. Zgodnie z paragrafem statutu Rada po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę przystąpi do głosowania projektu uchwały, czyli bez dyskusji. Kolejny druk dotyczy brązowych medali Krakowia Merenti. Tak bardzo jest. Proszę. I to są trzy wnioski o medale Krakowie Merenti dla trzech osób. To po pierwsze jest pan profesor Stefan Dousa, przewodniczący Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej, znany rzeźbiarz, współzałożyciel Fundacji Promocji Miasta Krakowa, jest organizatorem wielu wystaw w Krakowie i także za granicą, członkiem założycielem Panteonu Narodowego w Kościele Świętego Piotra i Pawła w Krakowie, lauru miasta Krakowa, medalu Szpitala Świętego Ludwika. Jego rzeźby znajdują się nie tylko w Krakowie, ale może warto wspomnieć niektóre jego realizacje krakowskie. To jest Krzyż Katyński na cmentarzu rakowickim, pomnik obrońcom Krzyża w Nowej Hucie, pomnik Erasma Jerzmanowskiego, pomnik Tadeusza Kościuszki, popiersia wielkich Polaków w Parku Jordana. Z ostatnich jego takich większych dzieł to jest fontanna na Placu Szczepańskim. Jest autorem także wielu statuetek, medali przyznawanych przez różne stowarzyszenia. Jest osobą znaną bardzo i jednym z takich najbardziej wyrazistych twórców w Krakowie. Dziękuję. Rada po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę przystąpi do głosowania projektu uchwały w bloku głosowań. Mm-hmm. Kolejny projekt, bardzo Kolejny proszę. Projekt to jest pani profesor Jadwiga Romańska-Gabryś. Obchodziła 85. rocznicę urodzin. Wielka gwiazda opery. No w tej chwili troszeczkę jakby zapomniana, no bo nie występuje od paru lat. Przez wiele lat była primadonną opery krakowskiej. Wykonywała tutaj pierwszoplanowe role, ma wiele nagród w konkursach także międzynarodowych, jest jurorką w wielu konkursach, brała udział w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych. Jest osobą, która w zasadzie koncertowała we wszystkich filharmoniach i w Polsce, ale także w Szwajcarii, Rosji, Ukrainie, NRD, NRF, Czechosłowacji, Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Austrii, Włoszech, Danii, Jordanii, Korei, Holandii, Stanach Zjednoczonych. Była też pedagogiem w Akademii Muzycznej, kierowała katedrą wokalistyki. Jest osobą, która mimo wielu propozycji nigdy się nie rozstała z Krakowem, zawsze była tutejszą gwiazdą i tutejszą śpiewaczką w krakowskiej operze. Dziękuję. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu Rada Miasta Krakowa po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę przystąpi do głosowania bez dyskusji tego projektu uchwały. Jeszcze mamy ostatni projekt uchwały. Pani Stanisława Centkowska. Jest to osoba, która prowadzi
przez wiele lat, bardzo wiele lat, Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jest to fundacja, która bez jakiegoś takiego wielkiego rozgłosu medialnego działa naprawdę znakomicie, buduje domy dla tych dzieci, opiekuje się nimi. Jest osobą taką, która całe swoje życie poświęciła tej działalności osobom niepełnosprawnym. Promuje pewne wzorce, wprowadza w ideę, jak tutaj napisano w uzasadnieniu, ideę solidaryzmu społecznego. Jest laureatką wielu nagród, między innymi chciałbym przypomnieć, że ostatnio otrzymała nagrodę Urzędu Małopolskiego. To jest srebrny medal chyba za zasługi dla Małopolski. Pan profesor Penderecki dostał złoty, ona dostała srebrny. Też osoba, która jest ze wszechmiar, jej działalność, jej idee godne polecenia. Dziękuję. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu Rada Miasta po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę przystąpi do głosowania projektów uchwał. Proszę Państwa, teraz, ponieważ te rzeczy odbywają się bez dyskusji, przejdziemy do głosowania poszczególnych projektów uchwał. Proszę o przygotowanie się do głosowania. Punkt pierwszy. Będziemy głosowali uchwałę w sprawie przyznania srebrnego medalu Krakowia Merenti Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie guzika. NSZZ Solidarność. Bardzo proszę. Srebrne Krakowia Merenti. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy. 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyznała srebrny medal Krakowia Merenti Komisji Robotniczych Hutników NSZZ Solidarność. Bardzo proszę, proszę o wydruk. Tak. Dziękuję. Kolejne głosowanie. Przyznanie srebrnego medalu Krakowia Merenti Okręgowej Izbie Lekarskiej. Druk numer 1384. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy. 34 za. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyznała srebrny medal Krakowia Merenti Okręgowej Izbie Lekarskiej. Gratulujemy. Kolejna sprawa. Przyznanie brązowego medalu Krakowia Merenti profesorowi Stanisławowi Dousie. Projekt prezydenta, druk numer... Stefanowi Dousie, projekt prezydenta, druk numer 1386. Proszę Państwa, proszę o przygotowanie głosowania. Stefanowi, tak. Mamy. Kto z Państwa radnych jest za przyznaniem srebrnego, brązowego medalu Krakowia Merenti panu profesorowi Stefanowi Dousie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyznała brązowy medal Krakowia Merenti panu profesorowi Stefanowi Dousie. Kolejna sprawa. Przyznanie brązowego medalu Krakowia Merenti pani Stanisławie Centkowskiej, druk numer 1364. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyznaniem brązowego medalu Krakowia Merenti pani Stanisławie Centkowskiej? Bardzo proszę o głosowanie. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 31 za, brak przeciwnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Rada przyznała brązowy medal Krakowia Merenti pani Stanisławie Centkowskiej. Kolejny wniosek o przyznanie brązowego medalu Krakowia Merenti profesor Jadwidze Romańskiej Gabryś, druk numer 1365.
będziemy głosowali. Kto z Państwa radnych jest za przyznaniem brązowego medalu Krakowia Merenti pani profesor Jadwidze Romańskiej-Gabryś? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada przyznała brązowy medal Krakowia Merenti pani profesor Jadwidze Romańskiej-Gabryś. Terminy sesji zostaną ustalone w porozumieniu z laureatami.